Czym się różni ośmiornica od kałamarnicy? Są to dosyć podobne do siebie zwierzęta, lecz są to zupełnie inne gatunki. Największą różnicą pomiędzy nimi jest to, ile mają ramion. W przypadku ośmiornicy jest to oczywiście 8 ramion podobnej długości, podobnego kształtu. Te wszystkie ramiona są do siebie wręcz bliźniaczo podobne. Natomiast w przypadku kałamarnicy tych ramion jest 10. Z tego dwa z tych ramion są o wiele dłuższe i służą po prostu do czegoś innego, mają całkowicie inną funkcję niż pozostałe. Ośmiornica, chociaż jest zwierzęciem morskim, żyjącym w wodzie, słabo pływa, najczęściej jednak porusza się, albo dryfuje, albo porusza się po prostu po dnie. Natomiast kałamarnice są doskonałymi pływakami. I polowanie, czy też przemieszczanie się w ich przypadku jest szybkie, bardzo skuteczne. No, czują się jak w tej wodzie doskonale. Ośmiornice są również mniejsze. To nie znaczy, że małe. Niektóre gatunki są naprawdę duże, lecz w porównaniu z kałamarnicą olbrzymią czy gigantyczną, jednak te ośmiornice są o wiele mniejsze. Ośmiornice żyją też krócej, jest to 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast kałamarnice od 9 miesięcy do 5 lat. Z tym, że nie wiemy dokładnie, ile te największe gatunki kałamarnic żyją, czy nie żyją czasami o wiele dłużej, czy nie, czy ich bieg nie przekracza 5 lat. Nie potrafimy po prostu powiedzieć, czy ten tempo przyrostu kałamarnic, tych największych, jest podobny do tych mniejszych rodzajów i jak one rosną. Ośmiornica ma miękkie ciało, nie ma szkieletu. Z tych twardych jej części jest tylko dziób zbudowany w większości z chityny, a tak to ośmiornica, to ciało jej jest, nie posiada właśnie szkieletu. Natomiast w przypadku kałamarnicy muszla z chityny jest zredukowana, bardzo zredukowana, ale jednak występuje. Jest ona zredukowana i obrośnięta. Ta płytka, ta zredukowana muszla takim płaszczem. Stąd też taki bardzo rzucający się w oczy wygląd kałamarnicy. No jak wiemy wszyscy, ośmiornica ma to ciało wydłużone, takie jakie ma, natomiast ciało kałamarnicy jest bardziej wydłużone, bardziej jak torpeda. Ośmiornice też o wiele lepiej zmieniają kolor i lepiej po prostu dostosowują się, maskują do otoczenia. Natomiast kałamarnica nie robi tego tak dobrze i chociaż potrafi zmieniać kolor, to nie robi tego tak szybko i tak perfekcyjnie jak ośmiornica.